Z uwagi na to, że tutaj na placu Kopernika powstaje lodowisko, planowane otwarcie 17 listopada, więc czarujemy już całą naszą aurę po to, aby faktycznie zima zawitała w Opolu od 17 listopada. Lodowisko będzie czynne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 21. W okresie ferii i w okresie świątecznym te godziny będą troszeczkę zmienione. O tym będziemy też oczywiście informować. Natomiast dla wszystkich klientów, ale też i oczywiście mieszkańców Opola, lodowisko jest dostępne. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu. Będą również pingwinki do nauki jazdy właśnie na łyżwach. Dla dzieci do 7 roku życia pod opieką dorosłych wstęp jest darmowy. Dla naszych klientów, którzy dokonają zakupów i okażą odpowiedni paragon, również wejście na teren lodowiska będzie darmowe w tym danym dniu dokonania zakupów. Dodatkowo oferujemy również darmowe zajęcia w ramach lekcji WF-u dla wszystkich okolicznych szkół. A lodowisko będzie czynne do 11 lutego. Czyli obejmujemy też ten właśnie okres ferii. Jedynym warunkiem tak naprawdę też funkcjonowania jest oczywiście pogoda. Więc jeżeli temperatura będzie powyżej plus 10 stopni, będziemy musieli zatrzymać tak i poczekać na ochłodzenie. Lodowisko posiada wymiary 10 na 30 metrów, czyli zajmuje powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Jest dostępne dla wszystkich, dla każdej grupy wiekowej i dla takich osób też jesteśmy przygotowani. Dodatkowo również planujemy różnego rodzaju atrakcje, typu pokazy jazdy figurowej, silent disco, tak żeby też tutaj naszym okolicznym mieszkańcom nie przeszkadzać. Lodowiska w Opolu cieszą się zawsze ogromnym powodzeniem. No, zgadza się, może nie przez cały rok, bo jednak latem to nie ma większego sensu utrzymywanie lodowiska. Natomiast tak, Toropol w naszym mieście ruszył z początkiem września, no i podejrzewam, że gdzieś do końca kwietnia będzie czynny. Te ślizgawki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Ślizgawki weekendowe, jest też ślizgawka w środy, więc widzimy, że tych ludzi chodzących, korzystających z takiej formy rekreacji, czyli zjeżdżenia na łyżwach, jest bardzo dużo. To również obserwowaliśmy na naszym otwartym lodowisku w kompleksie Toyota Park, które również w tym roku zostanie uruchomione, a więc będą dwa, oprócz tego przy Solarisie prywatnej ślizgawki, będą dwa miejskie lodowiska, jak zwykle Toropol i tak jak już od trzeci rok, to już będzie lodowisko przy Toyota Park, normalne, pełnowymiarowe, 60x30. Ceny się nie zmieniają, więc tylko wypada zapraszać po prostu na te ślizgawki, bo to jest fantastyczna forma spędzania czasu. Toropol to jest lodowisko pod dachem, tak więc czy wysoka temperatura, czy bardzo niska, czy deszcz, tam nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o lodowisko otwarte, oczywiście będziemy na bieżąco sprawdzać, jak wygląda pogoda. Wiadomo, że zbyt duża, wysoka temperatura, zbyt dużo na plusie, to nie jest dobra rzecz, a przede wszystkim nie jest dobrą rzeczą deszcz, bo to on jest głównym czynnikiem, który sprawia, że trzeba to lodowisko zamykać. Planujemy otwarcie bądź w pierwszy weekend grudnia, bądź w drugi weekend grudnia lodowiska otwartego. Tak jak wspominałem, Toropol jest cały czas otwarty. Natomiast jeśli chodzi o zamknięcie, na pewno do końca ferii, bo ferie to jest też taki czas, kiedy przede wszystkim dzieci i młodzież korzystają z tej formy rekreacji, ich jest po prostu najwięcej, a więc na pewno do końca stycznia. Oczywiście zarówno lodowisko w Toropolu, jak i lodowisko zewnętrzne w Toyota Park są przygotowane na każdy rodzaj, na klienta w każdym wieku. Mamy łyżwy do wypożyczenia, mamy małe pingwinki, więc atrakcji też również nie zabraknie na tych dwóch lodowiskach, więc zbliża się zima, więc jesteśmy gotowi do sezonu tego na otwartym lodowisku.